Spójrzmy na następujący szereg. Minus 3 piąte plus 6 dwudziestych piątych minus 9 120 piątych plus 12 625 piątych minus i tak dalej. Te trzy kropki oznaczają, że mamy tutaj do czynienia z nieskończonym szeregiem. I teraz chciałbym, abyś teraz przerwał oglądanie tego filmu i spróbował zapisać ten szereg, używając takiej notacji ze znakiem sumy, czyli innymi słowy, żeby napisać tę sumę w postaci takiej notacji, jakiej używamy dla szeregów nieskończonych, czyli suma od n równego, powiedzmy, 1 do nieskończoności, no i tu jakieś an. No i teraz chodzi o to, żeby znaleźć wzór tego an. Dobrze, no to teraz spróbujmy to rozwiązać. No i teraz pierwsza rzecz, która nam się tu narzuca, to są te znaki na przemian. Minus 1, plus 1, prawda? Minus 1, plus 1, minus 1, plus 1. No i wobec tego takie naprzemienne znaki sugerują, że możemy je zakodować w postaci minus 1 do n-tej, prawda? To minus 1 do n-tej właśnie dba o to, że na przemian mamy znaki 1, minus 1, 1, minus 1, czy też minus 1, 1, minus 1, 1. Prawda? Czyli szukamy teraz tego wzoru an, tego naszego ciągu. Teraz drugą rzeczą, która nam się rzuca w oczy, jest tutaj mianowniki, prawda? Jest 5, 25, 125 i 625, prawda? No 5 to jest 5 do pierwszej, tu jest 5 do drugiej, tu jest 5 do trzeciej, no a tu jest 5 do czwartej, tak? Czyli wygląda na to, że te mianowniki to będzie, w mianowniku będzie 5 do n, prawda? To są nasze mianowniki. No i teraz jeszcze mamy licznik, popatrzmy, prawda? W liczniku z kolei mamy 3, 6, 9, 12. No i to znowuż wygląda jak wielokrotności trójki, prawda? 3 to jest 3 razy 1, potem jest 3 razy 2, 3 razy 3, no i to jest 3 razy 4. Czyli wygląda na to, że w liczniku to będzie 3 razy n. Tak, no to wobec tego, zbierając to wszystko, możemy spróbować napisać, że to będzie właśnie suma od n równego 1 do nieskończoności minus 1 do potęgi n razy 3n podzielone przez 5 do n. -tej.